W Rzymie, w Watykanie zakończyło się spotkanie biskupów z całego świata z papieżem Franciszkiem. Temat pedofilia i nadużycia seksualne wśród duchownych. Myślę, że główny taki przekaz i sygnał, który z Rzymu, z Watykanu przychodzi do kościołów lokalnych, do Polski, to zmiana mentalności. Przede wszystkim stanięcie kościoła instytucjonalnego, chrześcijan, po stronie ofiar i absolutnie wyrzucanie ze sposobu myślenia, takiego myślenia, które mówi o ochronie instytucji, dobrego imienia instytucji. Dobre imię ofiar na pierwszym miejscu i świadomość, że Kościół w ostatnich kilkudziesięciu latach, Kościół katolicki na całym świecie, nie dawał sobie rady z przejrzystością, transparencją, jeśli chodzi o rozwiązanie problemu wśród duchownych nadużyć seksualnych. To zderzenie mentalności widać również w Polsce. Widać, że my nie potrafimy znaleźć jeszcze języka, nie potrafimy znaleźć sposobu komunikacji z ofiarami, z ich rodzinami, ale również z społeczeństwem, z opinią publiczną. Ciągle szwankuje, pomimo istnienia zasad wprowadzonych przez Kościół, jak należy postępować, to jednak nie wychodzimy stale do ludzi, którzy byli pokrzywdzeni. Można powiedzieć, że słuchanie innych, słuchanie ofiar ciągle jest u nas problemem. Dlatego warto wsłuchiwać się w to, co z tego spotkania rzymskiego, z wypowiedzi papieża, z tych 21 punktów zawartych w papieskich wystąpieniach i wystąpieniach innych, co jest najistotniejsze. Zmiana mentalności. Dostrzeżenie, że nie potrafiliśmy rozwiązywać tych problemów i abyśmy je potrafili dzisiaj z wielką pokorą, ale też i z taką przejrzystością nazywania rzeczy po imieniu, ale też i stanięcia po stronie ofiar.